Siemanko, z tej strony Karol Rogowski. Matmafiza nie zagadka, ogarniam lepiej niż Twoja matka. Siemanko! Tylko, że to nie ten kanał. Witam w serii Java w Pigułce. Java w Pigułce to jest taka seria, gdzie porozmawiamy sobie o bardzo podstawowych podstawach Javy w Pigułce. To znaczy, że nie będziemy wchodzić w jakieś super szczegóły, powiemy sobie o podstawowych konstrukcjach, które występują w tym języku, przejdziemy sobie przez podstawy tego języka i w tym celu będziemy potrzebowali dwóch narzędzi. Pierwsze narzędzie to będzie taki notatnik na sterydach, czyli taki edytor kodu, w którym będziemy pisać kod. Ten edytor będzie nazywał się IntelliJ IDEA, a drugie narzędzie, którego będziemy potrzebowali, no to będzie Java sama w sobie. Zacznijmy zatem od tego pierwszego narzędzia. Wejdź do Google i wpisz coś takiego jak Download IntelliJ Idea Community Edition. Możesz wtedy wejść w pierwszego linka i możesz tutaj zwrócić uwagę, że pojawiają się dwie wersje, właśnie tego narzędzia, którego będziemy potrzebować. Tu jest jego fajne logo, a tu jest jego nazwa. Te dwie wersje, Community oraz Ultimate, to jest takie rozróżnienie na wersję darmową, czyli Community, na wersję, która ma napchane wszystko po sufit, co jest potrzebne w pracy programisty na co dzień. Ta wersja Ultimate, ona jest płatna, ale można ściągnąć triala 30-dniowego, natomiast my posłużymy się wersją Community i dlatego właśnie ja będąc na Windowsie, klikam teraz tutaj Download, 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 klikam Zapisz plik, i w międzyczasie mogę opowiedzieć, że IntelliJ to jest właśnie takie narzędzie, z którego ja osobiście korzystam w pracy programisty na co dzień praktycznie zawsze mam na myśli, że są jeszcze inne narzędzia, takie jak na przykład Eclipse albo NetBeans. Natomiast ja osobiście jestem wielkim fanem dokładnie tego narzędzia i ono oprócz tego, że jest w pewnym sensie notatnikiem, takim edytorem kodu, to jest narzędzie, w którym będziemy pisać kod, to on pomaga nam w tym sensie w odróżnieniu od zwykłego notatnika, że IntelliJ podpowiada, co jest nie tak, pomaga nam, nam ten kod szybciej edytować, ma różne wbudowane mechanizmy i funkcje, które przyspieszają pracę programisty i dlatego właśnie w praktyce nie pisze się kodu w notatniku, tylko pisze się w Narzędziach dedykowanych do tego, żeby ten kod pisać, no bo one posiadają pewne usprawnienia i dzięki temu możemy pracować wydajniej, szybciej, wygodniej i tak dalej. IntelliJ został pobrany u mnie na maszynę, ja mam dwa monitory, dlatego tak się patrzę na drugi w międzyczasie. Klikam dwukrotnie na ikonkę .exe po to, żeby być w stanie tego IntelliJ'a zainstalować. On się chwileczkę będzie uruchamiał i będziemy mogli sobie przejść przez proces instalacji. Dawaj, dawaj, dawaj. O, wyskoczyło mi w tym momencie okienko. Przenoszę je tutaj, żeby być w stanie ci je pokazywać. Wybieram domyślne miejsce, gdzie ten IntelliJ zostanie zainstalowany. Klikam Next, wszystko tutaj zaznaczam. Tutaj zaznaczam rozszerzenia plików, jakie mają być skojarzone z IntelliJem, jakich on ma używać jako swoich. I widzimy się za moment, jak instalacja się zakończy. Instalacja przeszła pomyślnie, doszła do końca pomyślnie. Klikam tutaj. I want to manually reboot later. Ty oczywiście możesz kliknąć Reboot Now, nie ma żadnego problemu. Klikam Finish. Po zamknięciu okna instalacyjnego możemy wcisnąć przycisk Windows, wpisać IntelliJ IDEA Community Edition. W zależności od systemu operacyjnego też jest jakaś szukajka. Można wcisnąć tak samo szukajkę po całym systemie operacyjnym uruchomić tego IntelliJa. Po wybraniu tej ikonki pojawi nam się taki bardzo fajny badge, taki banner IntelliJa, który będzie pokazywał, że IntelliJ się ładuje i od uruchomi nam się takie okno, w którym jesteśmy w stanie stworzyć nowy projekt. Wciskam w takim razie nowy projekt po to, żeby być w stanie ten pierwszy projekt stworzyć. Tutaj mogę wybrać, że chcę, żeby był to projekt jawowy. No i pojawia się ta druga kwestia, która nam będzie potrzebna. To Jaki sposób ja tutaj pokażę, będzie się troszeczkę różnić od innych tutoriali, które możesz znaleźć w internecie. Bo te inne tutoriale, one najczęściej skupiają się na tym, żeby pokazać, w jaki sposób Java zainstalować na systemie operacyjnym, po to, żeby być w stanie z tej Java w systemie operacyjnym korzystać bezpośrednio z terminala. Jeżeli zastanawiasz się, czym jest terminal, jeżeli teraz na Windowsie na przykład wcisnąłbyś wcisnąłbyś Windows pisał albo wpisała CMD. To pojawi się coś, co się nazywa wierszem polecenia, czyli takie miejsce, w którym można wpisywać komendy, jakie mają być wykonane na naszym systemie operacyjnym i Java po zainstalowaniu na systemie operacyjnym w taki sposób, nazwijmy go klasycznym, można uruchamiać stąd. Natomiast na potrzeby. Natomiast na potrzeby. Na, natomiast na potrzeby Java w pigułce, ja zainstaluję. Za Natomiast na potrzeby Java w pigułce ja zainstaluję Javę z poziomu IntelliJ'a i wtedy to będzie miało takie przełożenie, że ona zainstalowana zostanie troszeczkę inaczej, ale nadal będziemy mogli jej używać tylko na potrzeby Java w pigułce. Java nam będzie potrzebna tylko z poziomu IntelliJ'a, bo właśnie stąd będziemy się nią tutaj bawić. Wybieram tutaj download JDK. Pojawia mi się tutaj informacja o wersji. Wybieram na przykład w tym momencie, niech będzie Oracle Open JDK. Tutaj jest informacja o tym, gdzie ta Java zostanie zainstalowana. Jeżeli wcisnę download, to IntelliJ zajmie się już wszystkim, to znaczy, tak zostanie ta Java pobrana i tak zostanie skonfigurowana przez IntelliJ'a, że będziemy mogli z niej korzystać i nie musimy się martwić niczym więcej. I w tym momencie IntelliJ ustawił nam, że będziemy korzystać z Java w wersji 17, Oracle OpenJDK, wersja taka możemy sobie przejść dalej, bo wybraliśmy, że to ma być projekt Java. Zatem przechodzę dalej. Nie wybieram żadnego schematu templateu, przechodzę po prostu dalej. Mówię, że ten projekt ma się nazywać na przykład zajawka. Feel. Niech będzie example project. Ty możesz go nazwać oczywiście, jak Ci przyjdzie do głowy. Tutaj jest domyślne miejsce, w którym ten projekt zostanie stworzony, dlatego że ja IntelliJa, tutaj nie będę oszukiwał, ja IntelliJa miałem zainstalowanego wcześniej, specjalnie go musiałem usunąć, żeby móc go, móc go zainstalować na nowo. Natomiast specjalnie nie usuwałem sobie ustawień swoich własnych, żeby potem nie musieć ich odtwarzać. I dzięki temu, że te ustawienia zostały, nie zostały usunięte, to w tym momencie IntelliJ mi mówi o moim katalogu, gdzie są wszystkie projekty dotyczące programowania, wszystkie projekty w Javie mam umieszczone w tym katalogu, i dlatego IntelliJ mi domyślnie Odpowiedział ten katalog. Jeżeli teraz wciśniemy sobie tutaj finish, to otwiera nam się okno IntelliJ'a. Oczywiście ono u Ciebie może być w innym kolorze, co wynika z tego, że domyślnie mogą być inne ustawienia. Ja mam wybrany theme motyw ciemny, bo jestem do niego przyzwyczajony i bardzo go lubię. I automatycznie został stworzony projekt w IntelliJ'u, w którym będziemy teraz w stanie. Napisać jakiś fragment kodu. W międzyczasie IntelliJ tutaj w prawym dolnym rogu pokazywał nam, że pobiera jakieś zależności, które są mu potrzebne do poprawnego działania. Ja natomiast mogę teraz tutaj wcisnąć prawy przycisk myszy, najechać na new, wybrać Java class i napisać sobie example project. Tu było wybrane w tym okienku class i pojawia nam się taki wpis automatycznie. Jeżeli do tego wszystkiego dopisałbym coś takiego jak public, static, void. Main, tutaj bym stworzył takie nawiasy, dopisał string, lewy nawias kwadratowy, prawy nawias kwadratowy, IntelliJ podpowiedział nam automatycznie, jakby to jest ta różnica i one będą cały czas pokazywane i będą cały czas wychodziły te różnice pomiędzy zwykłym notatnikiem a IntelliJem, czyli tym jego inteligentnym aspektem, który po pomaga nam pisać kod. Jeżeli teraz napiszę tutaj args, otworzę nawias taki klamrowy, zamknę ten nawias klamrowy i teraz bym tutaj napisał system.out.print. Line, otworzyć nawias, zamknąć nawias. Escape, bo IntelliJ mi zaczął coś podpowiadać. Tutaj stawiam w tym momencie średnik, a w tym miejscu mogę teraz napisać standardowe hello. World i postawić wykrzyknik. Jeżeli w tym miejscu teraz wcisnąłbym lewym przyciskiem myszki na to i znowu lewym przyciskiem myszki wybrał opcję do uruchomienia programu, to IntelliJ chwilkę pomyśli i wydrukuje mi na ekranie Hello World. I w tym momencie możemy świadomie powiedzieć, że udało nam się napisać nasz pierwszy program w Java. Natomiast co do tego, co tutaj dalej można robić, przejdziemy sobie w kolejnych odcinkach tej serii. Także dzięki, widzimy się w następnym Hej!